Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pro Gamer Manager. Kontynuujemy sobie grę Karierę Charlie. Gramy w FOBE. Tak jest. Chyba jako AD Carry teraz? Tak mi się coś kojarzy. Tak, ostatnio żeśmy wyekspili grę w AD Carry i wygraliśmy 3 gry pod rząd. To jest dobry znak. Dobra. Jakiś e-mail przyszedł, którego nie widzę. Fajnie. Research. Master Champion. Czyli, że co, że mamy czempiona na maksa wymasterowanego takiego umiejętność? Jeszcze raz, co to dawało? Nie, na razie nie chcę. Dobra. Zagramy sobie naszym ulubionym. A teraz synergię poćwiczymy. Ostatnio nie ćwiczyliśmy synergii, to teraz poćwiczymy synergię. Nie mamy tanka, oni są early game, co? Jaki by tu fokus wybrać? Spróbujemy agresywnie zagrać. I spróbujemy pozabijać ADC-y supporty i... trochę ich tutaj... spróbujemy rozbić... i zabrać im fokus. W sensie target. Podczas team fightów. Oj, przegrana. Aczkolwiek moje staty nie były złe. I nie byłem najgorszy. Ale no niestety. Zrobiliśmy lane swapa, zamieniliśmy topa z botem. Nie wiem dlaczego. No dobra. Spróbujemy dowiedzieć się czegoś więcej o czempionie. Co my tu mamy? No, w sumie nie znam tych czempionów za bardzo, ale nie są też to czempiony, które wcześniej widziałem. Nie mamy disengage'a, no to tam nie najgorzej. Zagramy agresywnie, ale będziemy poszować towery, bo to się sprawdza. I będziemy na tylnej linii sobie pobiegamy tam. Rośnie nam fokus szybko, knowledge nam rośnie też szybko. Bardzo dobrze. Fokus to w ogóle mega dobra. I wiktoria! Słodka wiktoria! Co my tu mamy? Aha. Ja widzę, że dobrze nam idzie. Przegrywam ADC-ery bez ADC-ery, ale dobrze idzie, kiedy puszuję te towery. Wtedy jest wygrana. No, ja już wcześniej mówiłem, rzeczywiście tak jest, bo... wiadomo, objectives. Profil. No, wejdź w profil, dobra. Mechanika. Zagram jeszcze mechaniki i więcej teamworka. Teamwork podstawa. Najpierw trzeba iść zaparte w jedną konkretną rzecz. Standardowo. Może siłę naszego czempiona? Może coś to da? Może w końcu będę mieć lepsze staty? No nie wiem. No disengage. Dobrze. A to jest dokładnie tak samo. Ciekawe. No dobra. To spróbujemy teraz tak samo. Jak zwykle fokus leci. Nie obrażam się, jeżeli fokus leci. Jezu, ile tego fokusa? Jest, nowy punkt w knowledge. O ja, przegrana. Nie byłem najgorszy, ale byliśmy dość najlepsi w teamie u nas. Pierwszy tower ja. Jak zwykle miałem dobre staty. No tak, nie wiem. Profil. Może... zauważyłem też, że no wiadomo, jeżeli wygra się w fazie lane'a, no to jednak... dobra, podćwiczymy to. To jednak wtedy jest znacznie prościej, prawda? Mam 84 fanów. Streaming jest od 50... punktów. No dobra, ile mam? 29. No to już nawet szybko leci, trzeba przyznać. Trochę energii mam, jestem trochę zrage'owany, ale... Czy jest tutaj ten champion? Tak jest. Obejrzę sobie kogoś, może się czegoś nauczę, rage mi spadnie. To jest zawsze dobre. Ja na przykład bardzo lubię oglądać LCS z LoL'a. Uczę się wtedy na pewno wiele. Aczkolwiek no nie robię notatek, wiadomo, nie? Ale zdecydowanie czegoś się uczę. Dobra, zagramy sobie jeszcze jedną grę. Może kimś innym. Przeciwko komu my teraz przegraliśmy? Nie widziałem, ale ten champion jest ciekawy. Champion knowledge. Okej. No nie znam tych championów, dużo mi to teraz nic nie mówi. Myślę, że dopiero
no tak samo, w późniejszej fazie gry coś mi to podpowie. Nie znam tego czempiona, zagramy normalnie, push the tower, czyli naparzamy na Tureta i musimy mieć dobrą pozycję. Styl gry nam się zwiększa, no dobra. Coś jeszcze? Znowu styl gry. Ciekawe. Wiktor, ale Jezus Maria, jakie to jest piękne. To jest mój czempion. 26-0-19. Przecież to jest piękne. Czy ja coś zrobiłem w tej grze? Trzeciego towera rozwaliłem, ale to już jest taka faza, że wiadomo, nie? Wtedy to już wszyscy naparzają. Ale to było piękne, idziemy spać. Stary, ale to był naprawdę dobry mecz. Podoba mi się. 105 fanów. Dzień trzeci. Niektóre kombinacje czempionów jest ciężko pokonać. No wiadomo, no tak jak w normalnej docie, no co dużo mówić. Jakiś main. Poprawa refleksu, bo nam bardzo dobrze sen wychodzi. Zawsze coś. Dobra, gramy dalej tym super czempionem. Postaram się w tym samym układzie zagrać. Bo jest naprawdę dobry. Tu mi ręce strzelają. Full AD. Czyli mogą zrobić sobie... No dobra, mogą sobie zrobić armor i jesteśmy wydupci. Dużo fokusa. Dobra, playstyle nam doszedł. Wiktoria. Jezus, jakie to jest piękne. Wszystko my wygrywamy, ale... Ich ADCR zrobił rage quit po 10 minutach. Knockbacki w teamfightach, czyli odrzuty i podczas linii, fazy linii mieliśmy gonienie przeciwników, co? No dobra. Profil. Mechanika, teamwork. Na razie idę w to i jest coraz lepiej. Trzeba przyznać. Aha, jeszcze raz ten super czempion. Ostatnio wygrało chasing, czyli co? Doganianie przeciwników i knockbacki. Early game, tak? Chasing. Spróbujemy zagrać ofensywnie. I pozabijamy tego ADC i supporta. Zobaczymy. Knowledge mi nie przybywa, bo wiadomo, nie oglądam. Będę musiał trochę oglądać, żeby się czegoś tutaj dowiedzieć z tego, ale to tak widzę. Nie no, to jest zdecydowanie mój champion. Zdecydowanie. Pushing. No, czyli to co my robimy, czyli naparzanie w towera, skupienie się na towerze, a raczej turecie, chociaż to się nazywa tower. Lolu się nazywa turet. Nie no, super. Pushing. Wszystkie linie żeśmy po prostu zniszczyli. Super idzie. Naprawdę jestem... O, możemy... streaming. A, muszę mieć 250 fanów, tak? Dobra, no to... Ja myślę, że wymasterujemy tego czempiona. Bo... Ej, no z tym czempionem jest po prostu idealnie. Ja wiedziałem, że się nadaje na Arakere. Ja to byłem pewien po prostu. Ten czempion. Ciekawe, że on najpierw robi notatki na temat nie wiem czego, a potem wybiera z czempionem. Pobłaz grolę sobie tutaj coś, a potem dopiero wybiorę czempiona. Mało energii jest, mało energii. Skoro to kosztowało 30, to co to? A nie, 15 to kosztowało. Dobra. Mało energii, warto coś sobie obejrzeć. Warto, naprawdę warto. Nie widzę tego czempiona, którym ja tutaj gram. Ale to chyba jest gościu od AD Carry, więc tego sobie obejrzymy. Wiedza nam przebywa. Ucz tam jak robić jakieś ładne jukes. Albo, nie wiem, może jakąś synergię się nauczysz ciekawą. Zawsze coś. A on śmiesznie harapie. Dzień trzeci. No, jeżeli przegrywamy fobę, no to jakieś nowe specjalności trzeba się nauczyć. Jaki jest mój ranking? Ja już podskoczyłem o jakieś 2000 w rankingu, no nie jest najgorzej, aczkolwiek 44905 w rankingu, no to nie jest najlepiej, no nie oszukujmy się. Comfort pick. Co to jest comfort pick? Że wybieram swojego czempiona. Fajnie. Podoba mi się to. Jak nauczę się czempiona, to mogę go sobie potem wybrać. Super to jest. Naprawdę. No dobra.
Nie mamy damage'a? A ja to co? Balans, zbalansowany, niedobrze. Niedobrze. Spróbujemy z tym junglerem i poprzeszkadzamy przeciwnikowi. Zobaczymy jak pójdzie. Wiedza nam przybyła. I fokus. I znowu wiedza. Ciekawe, wiedza wcześniej nie przybywała. I... O Jezus. O Jezus Maria 2.22. Dobra. Ja wiedziałem, że dżungla nie jest dla mnie. Najgorszy byłem. Najgorszy. A, oni wygrali, bo mieli wizję w dżungli. Nie, dobra. Nie ma sensu tak robić. Zagramy sobie tym... tym moim czempionem. Znowu nie mamy damage'a. Puszujemy towery, bo to jest dobre. I spróbujemy w tej linii poprzeszkadzać przeciwnikom. Chociaż ja myślę, że zoning jest lepszy. Ustawianie się jest lepsze. Tam z tyłu. Utrzymywanie dobrej pozycji jest lepsze. No od razu lepiej. Od razu lepiej. Nie byłem najlepszy, nie byłem najgorszy. Prawie perfekcyjna gra. Ciekawe. Dostałem jakiś nowy punkcik. Dobra, trochę w teamworku już jest. To myślę, że potrzebna będzie kreatywność i linia. Linia, bo dużo się w linii dzieje. Naprawdę dużo. Jak ja mam tutaj więcej fanów wybrać? I się zastanawiam, czy nie zagrać może jakimś innym, ale zobaczcie, że już na przykład nie mam killerów. A Chaser wygrał, Chasing wygrywa ostatnio. Dobra, no to spróbujemy. To wyglądasz fajnie. Nauczymy się ciebie może. Zobaczymy, jak to teraz nam wyjdzie. Nie mamy tanka. Chasing, tak? To może trzeba będzie zrobić coś takiego. No bo jednak, w sensie zabić supporta i AD carry, no to jak mamy chasing robić, to chyba się przyda. I? O jest, o jest. Ja byłem najgorszy. O jest. Nie, jednak to nie jest dla mnie. Spróbujemy wybrać jakiegoś innego bursta. Jakiegoś innego bursta. To mnie ciekawiło, ale widzę, że ten jest fajny, także zobaczymy. Champion Synergia z naszym teamem na pewno się przyda. Przecież nie mogę cały czas grać tak samo. Nie mamy damage'a. Niedobrze. Spróbujemy zachodzić przeciwnika. Spróbujemy go zachodzić. Zastanawia mnie ten kwiatek tutaj. Ja nie rozumiem, po co ktoś miałby kwiatka w takim miejscu. Nie rozumiem tego. Wiktoria, słodka Wiktoria. Aha, czyli inwajdowaliśmy im dżunglę. I inicjacja w teamfightach nam dobrze poszła. Ja rozwaliłem tego turecika. 20 do 2. Nie no, to jest piękne. Czy ja mogę coś fajnego... Ja się nauczę tego. Jestem ciekaw, o co w tym dokładnie chodzi. Chciałem to zobaczyć i nauczyć się tego, no. Co tu mamy? Wybierz specjalność. Będę ekspertem w tej dziedzinie. Oh. Ja bym chciał bez damage. To jest dobre. Bo ja to najbardziej zawsze lubiłem, że wchodzę już w jakiegoś teamfighta i po prostu zadaję taki kolosalny damage, że człowiek, czy tam przeciwnik pada. Na tym się skup. Na tym się skup. Ja lubię mieć damage. Lubię. Także... Jestem ciekaw, jak to wyszło. No i cóż. Co ja mogę mówić? Jestem ciekaw jeszcze tutaj FOBA News. Watch FOBA Champions Tier List. O co w tym chodzi? Okej. Okay. Aha, czyli co, to są czempiony od najlepszego do najgorszego. Aha, rozumiem, że te czempiony jest napisane, jak można ich używać. Tego można używać czempiona właściwie wszędzie i zawsze.
To są przeważnie pierwsze piki. To jest gdzieś powyżej balansu. Czyli takie. No, dla dobrych graczy, dla takich trudnych też gier. Ale zobaczmy tego mojego czempiona. Czemu on jest w B? Słaby ogólnie. Ciężko go znaleźć w jakichś tam kompetytywnych środowiskach, czyli że w takich ważniejszych meczach on nie występuje? A, czyli o ile nie jestem jakimś masterem tego czempiona, a że mi dobrze idzie, no to cóż. Dobra, słuchajcie. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj w Pro Gamer Manager. No i cóż, zobaczymy się w następnym odcinku. Dajcie łapkę w górę. Ja w ogóle pracuję nad kamerką, także spodziewajcie się kamerki w którymś z filmików, prawdopodobnie w Craven Manor, bo to jest horror. No i w każdym razie dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia.